imieniu własnym oraz Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Łuski pragnę wszystkich powitać. Witam serdecznie. Pamiętajmy dzisiaj także o naszych zmarłych druhach, uczci wszystkich strażaków, którzy odeszli już z naszych strażackich szeregów na wieczną wartę. Cześć ich pamięci. Uczcijmy to chwilą ciszy. Ochotnicza Straż Pożarna w Łuskach powstała w 1919 roku. Jej założycielami byli m.in. Piotr Bobruk, Józef Kukaluk, Piotr Hawryluk, Filip Korniluk, Antoni Mołoszuk, Józef Parać. Celem ich działalności było poruszenie ogółu mieszkańców naszej wsi do współpracy i krzewienia polskości po niedawno zakończonej I wojnie światowej. Już na pierwszym zorganizowanym zebraniu do straży wstąpiło 40 osób. Został również wybrany zarząd OSP. Powołał on grupę ludzi odpowiedzialną za zebranie dobrowolnych składek pieniężnych na zakup sprzętu strażackiego. Najlepszy nasz ojcze spraw, niech wspomnienie historii mieszkańców tej miejscowości przyczyni się do utrwalenia pamięci o przodkach, wzmocni naszą tożsamość i pobudzi do większej odpowiedzialności za przekaz wiary i tradycji kultywowane w rodzinach chrześcijańskich. Obdarzaj świętymi łaskami wszystkich strażaków i mieszkańców Łusek, a zmarłym daj radość nieba. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego numer 82/17/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku. Ochotnicza Straż Pożarna Łuski, powiat bialski, województwo lubelskie, została odznaczona Złotym Znakiem Związku OSP-RP za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisano prezes Zarządu Głównego Związku OSP-RP Waldemar Pawlak. Następuje akt dekoracji najwyższym odznaczeniem resortowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku